Jeżeli to jest choinka sztuczna, to należy ją dobrze wypłukać, schować do szafy, żeby się nie zniszczyła i możemy z niej korzystać wiele lat. Jeżeli ją wyrzucimy na śmietnik, sprawiamy większy problem środowisku niż pozyskując choinkę normalną, żywą, rosnącą, którą możemy w jakiś sposób albo zasadzić i będzie nam dawała tlen, cieszyła oko, albo nawet jeżeli ją przeznaczymy na kompostowanie, to wróci do środowiska. Gorzej jest taką sztuczną choinką. Jeżeli kupimy doniczkę z choinką żywą, to jest szansa, że taka choinka przetrwa albo rosnąc w ogródku, albo nawet możemy ją z powrotem w przyszłym roku sobie przenieść do domu. To zależy, jaką jej tą doniczkę zapewnimy. No, należy też uważać na oszustów, którzy choinki cięte pakują do doniczek i sprzedają jako choinki w doniczkach, a nawet bywa czasem, że choinki wykopane ze szkółki z obciętymi korzeniami są ładowane do donic, uzupełniane gliną, to takie oczywiście nie będą się tak długo trzymać jak choinki. To oczywiście łatwo sprawdzić, bo choinka, jeżeli nie jest za duża, jeżeli jesteśmy w stanie ją udźwignąć, a najlepiej w dwie osoby, można taką najczęściej plastikową doniczkę lekko obluźnić i sprawdzić. Jeżeli pod powierzchnią doniczki pięknie są ułożone rosnące jeszcze żywe korzonki, to wiemy, że ta doniczka długo rosła. Nie stawiać choinki w przeciągu, bo to też przyspiesza przesychanie takiej choinki. No im chłodniej dla takiego drzewa, tym lepiej. Podlewanie umiarkowane ma mieć wilgotno, a nie stać w błocie, dlatego że jeżeli tam będzie zbyt dużo tej wody, to nie będzie powietrza. Korzenie muszą też oddychać.